Cześć, tutaj Duszek i zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka z Wiedźmaka pierwszego. Tak w ogóle zobaczcie sobie, jakim pięknym krajobrazie was dzisiaj witam. Ogólnie jest to zajebiste jeziorko. Jeszcze coś chciałem wam pokazać, widzicie to? Region plaża. Ale czy tu jest plaża według was? Według mnie nie. To jest bardziej takie... coś w rodzaju wydmy niż plaży bardziej. A co, ja tam nie będę wnikał. I zanim pójdziemy na bagna, pójdziemy sobie jeszcze do kupca Reufartena, ponieważ to on zleci nam zadanie zabicia utopców tamtopierców, które też wykonamy na bagnach. Tak więc pogadajmy z nim. Tak? Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. No dobrze, czyli teraz udajemy się na bagna, prosto na bagna, bez żadnych tam jeszcze pogaduszek z innymi. Tylko teraz pogadajmy sobie z przewoźnikiem o tym oto kolesiem. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz, zdecydowałeś się już? A ile ci zapłacę? 5 orędów, no to spoko. Jesteś gotowy? Płyniemy! W kio. Tak. Płyńmy na bagna. Tylko żebyśmy się nie utopili. To by było śmieszne. W porządku, jesteśmy już na bagnach. Jak widzimy, nie ma tu nic innego oprócz bagien. O, nawet bagien miał pary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. Tak, tak, tak. Gerard i jego retrospekcja na temat bagien. Pogadajmy sobie z tym oto koleściem. Przypomina mi on dość mocno łowczego królewskiego, więc pogadajmy z nim. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. Już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? No na razie żadną. Jakby ty nie masz żadnego sensownego dialogu. Jest tylko o Leo Bonharcie, który i tak jest. Dla mnie jest on mało ważny, ponieważ wiem, kim był Leo Bonhart i może wam niedługo o tym opowiem. Tylko pierw znajdźmy sobie tego dziadka. O, idzie dziadek. Pogadajmy z nim. Hej, wnusiu! Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów? Jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Chyba toporem chciałeś powiedzieć. Bo jak widzimy, on ma topór, a nie kostur.
Dobrze, tam skleroza starych ludzi. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. No i okej, zanim pójdziemy do kapliczki, zapiszemy sobie grę, proszę bardzo. I możemy ruszać. A ja w międzyczasie przybliżę wam nieco postać Leo Bonharta. Tak więc, dziadek, idziesz? Zanim jeszcze pójdziemy, to mam osełkę do miecza. Mam srebrny miecz. Okej. Super. Zabijmy utopca. A ja teraz będę mówił, kto to był w ogóle ten Leo Bonhart. Leo Bonhart był zabójcą, który nie począł żadne skrupuły. Zabijał wszystkich kogolesie, jakie miał zlecenie, tego zabijał. Zabijał również Wiedźminów i to dość sporo ich zabił. Chciał również zabić Geralta i Ciri, ale jakoś mu nie wyszło, bo przez długi czas miał Ciri, uwięził Ciri. No wiecie, jak to określić. Była jego niewolnicą, o tak to określę. Wystawiał ją na walki na arenie, ale potem jakimś cudem uciekła. Przez całą sagę wiedźmińską uganiał się on za nią, aż w końcu trafiła kosa na kamień i Ciri go ujebała. Taki był żywot Leo Bonharta. Po zabiciu, jak już wspomnianego, Leo Bonharta, Ciri zabrała mu jego amulety wiedźmińskie, no i oddała jeden Geraldowi, to był wiedźmiński medalion, a drugi sobie i trzeci Yennefer. Ponieważ, jak jeszcze nie wiecie, medalion Geralta został spalony wraz z chyba jakimiś tam wysłannikami Wingerforca, czy jak mu tam. Tak więc Geralt był bez amuletów, ale tak mu się na nic zdało, ponieważ postanowił już nie być nigdy wiedźminem. Co będę tam spoilerował? Czytajcie sobie książkę, będziecie wiedzieli, o co chodzi. A jak na razie bijemy te utopce wszystkie. I widzimy, osełka do miecza sprawia, zda się. Utopce padają o wiele szybciej. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. No dobrze, tu są szczątki, szczątki, szczątki. Jeszcze jakieś utopce? Co, jakaś cutscenka? To wysłuchajmy. Doły z gliną! To tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalnych. Tak. Ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą ryboludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Daj spokój. Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. Każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. Tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem, nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom. No dobrze, czyli dziadek opowiedział nam o ceglarzach, tam porozumiewaniu się z potworami. Są jakieś zmasakrowane zwłoki, poszukajmy je, może coś tam będzie takiego ciekawego. Jakiś ołtarz, coś tam. Zmasakrowane szczątki, co my tu mamy? Nieznany eliksir, a weźmy sobie wszystko. Pozbierajmy sobie. Kolejne zmasakrowane szczątki. No, ja chcę je przeszukać. O, bardzo ostrym mieczem. No to, czyli nie zabiły je topielce. Ich topielce. Są cegły. Dobrze, idziemy stąd. Zapiszemy sobie grę od razu. Puste miejsce, zapisz. I lecimy dalej. W ogóle, gdzie my jesteśmy? Idę do tej kapliczki Meritere. Czekajcie, zadania jeszcze. Pielgrzymka, wskocz na mapie. Kapliczka Meritere. Czy idziemy w dobrą stronę? Czekajcie, czwórka i dni. I idziemy dalej. Są jakieś topierce? Czy już tutaj nic nie ma? Nic nie widzę. Słuchajcie, idziemy dalej. Iść. Kurde, wytyfy!
Kurde, co to jest? Z kim ja walczę? No i zabiło mnie, o Boże! Tak malutko brakowało. Dobrze, wczytajmy to. Raz na bagnach. Czytaj. Dobrze, jesteśmy w tym momencie, gdzie skończyliśmy przed zapisem gry. No i lecimy kolejnym. Znowu tą samą dróżką na ten cholerne coś. Gdzie to wyrośnie? Tutaj gdzieś wyrośnie. Igni! No Igni! Nawet to się fajczy. Bijemy to coś. Może się nam uda pierwszy raz zabić takie coś. Kurde, sfajczy się! Sfajcz się! Błagam! Jeszcze! Troszeczkę! I no! Jaki! Tak malutko brakowało. Czytajmy jeszcze raz. Widzimy, ta roślinka nie jest, nie należy do najłatwiejszych przeciwników. Kurde. Co mi osełka zeszła? No, od miecza czy co? Nie jest osełka. Cały czas jest osełka. Nie wiem, co się stało, ale musimy to coś zniszczyć. Igni! Dobra, bij Geralt, może się uda teraz. Chociaż bardzo wątpię. Chociaż nie, uda się! Jest! Wiemy już, z nimi walczyć trzeba nie być od przodu, tylko od boku. Wtedy większe obrażenia są o wiele. Jest! Pierwszy raz coś tam zabiliśmy. Zapiszmy grę. Mocny przeciwnik, nie powiem. Teraz którędy? Tędy, tam jest kolejny ten coś, to tam wolę... Nie wolę nie iść do tego czegoś. O, tu już jest kapliczka Melitele, czyli idziemy po prostu już tylko topce i topierce. Bijemy, bijemy. Szybciej, szybciej. Cicho tam, dziadku, denerwujesz mnie tylko. No dobrze. Teraz jak? Tu będzie chyba kolejny utopta. Coś, co się nazywa... Begre, coś tam, coś tam, coś tam. Dlatego tutaj planiemy sobie save'ka. Ciekawy pies, to po prostu ciekawy pies. Czemu nie mogę zapisać gry? Wybiłem już wszystkie potworki, więc... O co chodzi? Zapisz grę. No i teraz jest problem. Jak zabić to coś? Zaraz wyrośnie. Hał, hał, jakiś ciekawy pies, to mi w ogóle pomaga, nie? Może jakoś to ominiemy, może pójdziemy tędy? Coś nam, nam pomoże, chodź dziadku. O! Dobrze. Poszliśmy tędy. Dobrze, idziemy. Teraz rozkrą się to pierce i utopce. A jak? Chodźcie. Dobrze, bijemy. Oj, 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 uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie jest to najłatwiejszy przeciwnik znowu. Ten się fajczy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Kolejne dwa utopce zostały, czy tam to pierce. Kurde. Macie Sigi. Oj, 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 uciekamy. Już o mało nie... mało nie umarłem. To jest duże prawdopodobieństwo, że ja umrę. Aaaa! Gdzie mi tam staniesz, Geralt? Gdzieś dziadek, tam gdzieś uciekł. Z... Igniacza. Dobrze, nie ma jednego topierca. Został tylko jeden. Nie chcę z nim zadzierać tak o... Więc poczekajmy, aż naładuje nam się wytrzymałość. I walniemy go w Igni. To nie jest najlepszy pomysł walczyć z taką małą ilością perzeta z tym topiercem. Nie żyje? Super. Dziadku, chodź tu. Chodź tu, dziadku. Chodź tu! Do nogi, tak jest. Co ten w środku miał? Kurde, jakieś składki. Niki alchemiczne tylko. Zapiszmy grę. I teraz... Jak? Jesteśmy... Tu, tam jest kapliczka Melitele. No i znowu to coś pewnie mi wyrośnie. Kurde...
A przedki się szybko nie regenerują. Oczywiście, że nie wziąłem z sobą jaskółki, nie wytworzyłem jaskółki. A jakby tutaj Dużek wytworzył sobie jaskółkę, to było o wiele lepiej, ale taki debil to... Nieznany eliksir. Nie wiem, co to daje, więc nie będę tego pił. Kurde... Co by tutaj zrobić, żeby tam dojść? Chodź tędy, dziadku. Idziesz? Chodź. Obok jesteśmy kapliczki twojej. Chodź. Chodź. O, tak. Jest. Doszliśmy. Fuck yeah. No, jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki, dam herbaty i gulaszu. Wnusiu, jesteś wiedźminem, prawda? Niedawno spotkałem na bagnach wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem, ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. No dobrze. Teraz opiszmy sobie grę, bo jak widzimy, doszliśmy jakieś sezony tej kapliczki Meritele, a nie zamierzam znowu tego powtarzać. Mamy tu miejsce mocy. Co to miejsce mocy robi? Uuu. Możemy się teleportować do laboratorium Kalksztejna. Tam są te... silne pierdoły. Dobrze, to trzeba wrócić się. Co na obelisk w ogóle daje? Nie ma tutaj nic, co mógłbym sobie jakoś tam rzucić. Zimejka, weźmy to. Broń oko? Co to jest to bronie oko? A składnik alchemiczny, a ja nie wiedziałem. Co ten pies za mną łazi? Ciekawy pies. Jezu, boję się go. Dom dziadka. Mamy wrócić do przystani. Taka droga z powrotem. Oż ty skubańcu. Chociaż nam się życie zregeneruje, więc... Jest pozytyw. Teraz przynajmniej nie musimy wszystkim walczyć, możemy coś uciekać. Kiedy pójdziemy tędy, bo tam to coś wyrośnie. Założy się o 5 zł. Zawsze przy jakichś zakrętach wyrasta. O Boże... Dobrze, idziemy. Tak w ogóle dokładnie nie wiem, czym teraz będziemy się zajmować na tych bagnach. Wiem tylko, że wykonamy questa tego Leufardena i poszukamy sefirów dla Kalksztejna. Nic więcej nie wiem. Więc może być ciekawie. Gdzie my w ogóle przyszliśmy? Utopiec? Co robi utopiec? A, biegnij sobie, utopcu. Nie będę cię zabijał. Z kim ja mam w ogóle pogadać? Z tobą? Czy z tobą? Z tobą mam pogadać. Czemu to akurat z tobą mam pogadać? No to pogadajmy. O co chodzi? Ominijmy ten... Kim był ten Bonhart? Stary nie da się tego ominąć? Był... Da się. Ale... Proszę, był o ten... tym opowiadałem. Był... Nie, ale nie ta. Bywaj. I co teraz? Znowu tutaj? Przecież nic nie ma... zadania... Muszę popłynąć łodzią na bagna i pozbyć się potworów, które nawiedzają przystań nocą. Czekajcie, przeciłka z dawnych lat. Szczur, to szczura to wykonaliśmy już prawie. O Berengarta. O, to pytamy mieszkańców bagań o Berengarta. Pójdziemy do domu Waski. Waski z Fraski. Tam popytamy różnych rzeczy. Mieszkańców bagien. Chociaż nie wiem, jak tutaj można mieszkać na tych bagnach, skoro tu co chwilę są potwory. Co to było? Ale to jest ich wybór, nie nasz. Wygląda mi na wioskę ceglarzy. Mhm, super. Tutaj mam wejść? Czy gdzie? Dom A do domu Waski, okej. Okay. Droga Wasko, mogę tutaj wejść?
Nie ma nikogo? Gdzie jest ta cholerna łaska? Co my tu mamy? A weźmy sobie, czemu nie? I teraz tak, tu jest ta łaska. Podróżny z daleka, siwy, a nie stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami. Utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Geralt, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz, nieznajomy, czym zajmują się Wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? No dobrze, poprzez co masz towara takiego ciekawego. Mogłoby jeszcze popadać. A sprzedam ci trochę rzeczy. To jest co? Czekajcie. Średniej mocy, a sprzedajmy. Smarowidło. Nie będziemy włożyć olejów na miecz, więc... Słaby alkohol to też sprzedajmy. Wartość 2. Słaby alkohol, tak. Truskawka, tak. Jedzonko, tak. To zostawię sobie. To też to zostawię. Ty masz coś ciekawego? Nie, ty masz samo jedzenie. Może jakiś mocny alkohol, takiego, wiesz, naprawdę mocny? Średniej mocy tylko, nie masz żadnego takiego, że aż daje pogardrę. Potrzebuję do eliksirów. O, to właśnie se kupię. Aż 3, okej. To też kupimy. To też. 120, to wszystko będzie. To ci sprzedamy, to już mi nie będzie potrzebne. I teraz tak. Jest jakieś ognisko tutaj, żebym mógł sobie wytworzyć eliksiry. Czy może nie ma? Nie widzę aktualnie, gdzie tu ogniska. No ale cóż, tu jest koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie. Na następnym odcinku gadamy z Waską. Wykonujemy questy w... Na bagnach, tak, na bagnach. I następnego odcinka i do zobaczenia.